Test kontrolny mostka kluczującego AVT 1756 do mikrokontrolera Arduino wgrano do pinów 2, 4, 7, 8 1000 milisekundowe interwały czasowe. Stany wysokie TTL 2 i 7 załączają prąd do silnika magnetofonu. Prąd rozruchowy około 150 mA, a pracy 35 mA. Napięcie zasilacza KORAT ustawiono na 9,5 V. A prąd maksymalny 300 mA. Może się uda nagrać. Program, tak jak powiedziałem, wgrałem do Arduino. Interwały czasowe pinów sterujących 1000 milisekundowe. Pokażę. To jest mostek H, mostek kluczujący AVT 1756 i doskonały mikrokontroler Arduino, sterujące, podające sygnały stanów wysokich do przełączania kierunku obrotów tego silnika. Widzą Państwo? Jakie jest oddziaływanie dość silne na silnik, ponieważ podczas obrotów prawych silnik się przesuwa w lewo i odwrotnie. Tak jak powiedziałem, napięcie ustawiłem na zasilaczu KORAT 9,5 V, prąd maksymalny około 130 mA, prąd pracy 35 mA. Kupiłem też drugi mostek kluczujący. Będę starał się uruchomić tymi dwoma mostkami silnik Brushless Hybrid Fast Rotation Motor No. 4. Nie byłem pewien co do stanu napięć, abym nie przepalił układu sterującego mostka H. W związku z tym podłączyłem 22-ohmowe rezystory. Tak dla pewności. Ale prawdopodobnie mostek poprawnie by funkcjonował, gdybym bezpośrednio napięcie podawał z pinów. Także jest to test wstępny, tak jak powiedziałem. Widać, że doskonale urządzenie pracuje. Także wszystkie układy poprawnie funkcjonują. No i mikrokontroler Arduino jak zwykle spełnił swoje zadania. Tym razem jest to już nowy mikrokontroler, bo poprzedni prawdopodobnie mi się przeciążył, a w związku z tym, żeby nie doprowadzić do jakiegoś stanu złego sterowania mostkiem kluczującym. W związku z tym w tej chwili jest nowy i myślę, że będzie poprawnie funkcjonował. Zobaczymy, jak podłączę dwa mostki kluczujące, jaki będzie stan silnika nowej generacji Brushless Hybrid Fast Rotation Motor No. 4. Dziękuję.